Dzień dobry, witamy Państwa o poranku i dziś chcemy przypomnieć, a dotyczy to w Opolu ponad 18 600 punktów adresowych, że trwają zapisy do centralnej ewidencji emisyjności budynków. To rzecz niezwykle ważna, bo w Polsce dotyczy to 5, a być może nawet 6 milionów takich punktów. To baza, która ma być narzędziem, która będzie wspierać samorządy w zakresie planowania polityki niskoemisyjnej. Ja wiemy, jak to ważne, a CEEB to rejestr źródeł energii budynków, ale nie tylko, bowiem dotyczyć będzie zakresu termomodernizacji, wymiany kotłów, no a w ewidencji te informacje będą tyczyć domów mieszkalnych, no ale też będą wzięte pod uwagę lokale usługowe i budynki publiczne. A zatem takie deklaracje muszą złożyć i zarządcy, i mieszkańcy sami, którzy mają na przykład w swoich domach kominki, bojlery elektryczne, czy też takie popularne kozy. Wtedy taką deklarację trzeba zgłosić samodzielnie. A czas płynie, tik-taki to bardzo szybko, bowiem te deklaracje trzeba złożyć do 30 czerwca. Tutaj nie ma problemu, jeśli chodzi o formę zgłoszenia takiej deklaracji, bo można to zrobić w sposób elektroniczny, wysłać taką deklarację, bądź też, jeśli Państwo nie są pewni, wystarczy przyjść do Urzędu Miasta w Opolu i zostaną Państwo skierowani do odpowiedniego wydziału i tam w takiej formie właśnie dokumentu będzie można złożyć taką deklarację. Można oczywiście także wysłać ją listowo. Rzecz, jak mówiłem, ważna i w Opolu tyczy to sporej rzeszy punktów adresowych, więc przypominamy mieszkańcom o tym, że tylko do końca czerwca składają Państwo do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków swoje deklaracje. Pamiętajmy.